kita. Rekinie, ten ogon zawsze jak u rekina musi wsadzić. Dzień dobry, witajcie w nowym filmie. Słuchajcie, siedzę w takim pięknym miejscu koło moich kwiatuszków, które mieszkają z nami w domu. Troszkę nasz dom się zamienił w sklep ogrodniczy, ale to dla ich dobra, no bo hortensje są delikatne i postanowiliśmy je trzymać jeszcze tak, no jeszcze z tydzień w domu. Tutaj mam peonie. I właśnie Jurek tam siedzi, klepie sobie w komputerku, robi dziwne miny. Przestań, kota. I widziałeś, że tutaj już są jakby, jak to się mówi, pączki do peonii, że będą kwiatki miały? Nie, nie widziałem. Tak mi się wydaje, że tutaj jeden, tutaj drugi, tu. No i hortensja też wygląda całkiem fajnie, ale chyba ostatnio wam mówiłam, że kupiliśmy tydzień temu, bo to dzisiaj mija tydzień, kupiliśmy dwie hortensje w dwóch różnych miejscach i jeszcze w tym, ta była w jednym, a ta druga jest na balkonie. Zaraz wam ją pokażę, co, jak ona wygląda. Po tygodniu hortensja wygląda tak. No wygląda... Nie wygląda. Niestety. Wszystko inne ok. W sensie wszystkie inne kwiaty, a to tak wygląda. Ale weszłam na stronę tego centrum ogrodniczego i okazało się, że oni mają taką jakby gwarancję na kwiaty, że na przykład jeżeli kupicie od nich drzewo, to macie dożywotnią gwarancję, jeżeli cokolwiek wam się nie przyjmie albo na przykład zdechnie po 5 latach, to oni wam dają nowe drzewko. Oczywiście, o ile macie paragon, nie? Także trzymajcie takie rzeczy. Ja na szczęście zatrzymałam. Na drzewa jest dożywotnia, na krzaki, na takie, wiecie, te odporne na zimę, wiecznie zielone krzewy mają 5 lat, a na takie różne tego typu mają tak jakby jeden sezon. No i no przecież to jest po prostu nie do pomyślenia. My je wtedy przynieśliśmy do domu, wynieśliśmy je na ogród, ja je podlałam i potem na wieczór, no bo w dzień było ciepło, tak? Było chyba z 10 stopni, ale w nocy rzeczywiście były, może nie przymrozki, ale tak spadała temperatura. Więc ja ją trzymałam w domu i na drugi dzień ona już miała tutaj, dosłownie na drugi dzień rano, ona już miała brązowe niektóre liście. I potem znowu powędrowały obie, czyli były tak samo traktowane wszystkie. Tej nic nie jest, a na drugi dzień jakby tam też była po prostu cała brązowa. I dzisiaj to jest po prostu wrak. No ja wiem, że to można chyba obciąć i w sensie ona już nie będzie miała kwiatów w tym roku, ale będzie miała na przyszły rok, no ale no to chyba nie o to chodzi, jak się kupuje kwiaty, nie? Żeby od razu one były w takim stanie. Także dzisiaj pojedziemy je oddać. Czekamy na razie na kuriera, który ma nam przywieźć sprzęty, bo zamówiliśmy do kuchni. I patrzę tutaj, bo stoi przede mną bardzo ekscytująca dostawa. Przyszły w końcu moje sadzonki, moje róże. Właśnie... A! Tak od razu? To było szybko. Dobra. Jak wiadomo, róże mają kolce. Tak. Ja już teraz też wiem. Ale zamówiłam. Ja tu nie będę wyjmowała. Mam nadzieję, że to jest jakoś popisane. Tak, widzę, że są. Więc są tutaj. O, widzicie? O nie, Jurek, ja już wiem, że ja dzisiaj muszę kupić sobie takie rękawice grube, żeby to zasadzić. Dobrze, że tam pojedziemy. To tam na pewno będą. No to... No generalnie kupiłam takie, wiecie, bez doniczek, same korzenie. Także będziemy je sadzić. Jest tu kilka krzaczków, kilka sadzonek. I bardzo się cieszę. A ten kot ma guzik, patrzcie. Do podnoszenia ogona. Hop, hop. Naciskasz i się podnosi. Niewiarygodne, patrzcie, zaraz znowu. Hop. A jak ci strzeli, to będziesz miał. No, to może być, tak? Jakie jest to pudełko? Fantastyczne. Że hop, hop, hop. Piąteczka. Hop. Ej, ale śmierdzi palec. Gdzie go trzymałeś, stary?
kot do góry nogami. Idziemy próbować szczęścia, wymieniać kwiatuszki. Jurek ma dwa, ja mam ten. Nie mogę odwrócić, sorry. Pada trochę deszcz, taka jest pogoda, powiem wam, płacząca. Ale zaraz zobaczymy, dam wam znać. Będziemy dzisiaj... Ej! Zobaczymy, czy ten kaczorek jest też tutaj dalej? Kaczorek? No ten, co tydzień temu go. No, ten zapiętał. No? Zobaczymy. Kucyka. Kucyka. Pan ładny. Piękny jest. Nikt go nie kupił. Jaki pokaz. Ale jaka wielka jest, co? Strasznie. Wszystkie, ale ta jedna najbardziej, ta po prawej. Jakie nogi. No. Ale by było mięsa z niej. Jurek. Ta śpi trochę jak nasz kot. A, ta też śpi, no tak obie. Obcięli głowę i zapomniała się przewrócić. Trochę ją tak rusza na boki, nie? Przód, tył. Balansuje. Dobra. A gdzie tu jest ten dystans między nimi? Tak, czy one nie wiedzą? Tak, czy one nie wiedzą, że jest COVID? Nie stosują się, bez maseczek. Jedna na drugiej. Ale ile ich tu jest? Tutaj są na wolności. Jurek mnie zapytał, gdybym miała teraz wybrać jedną kurę, to która to by była? To ja myślę, że to byłaby właśnie ta. Silki. Ta wygląda jak Mori, patrz. A co się stało tamtej, że ona taka jest? Tutaj jest pomalowana. Jakaś upachniona w czymś. No nie, no bo wygląda kosmicznie. Taki słodziak. Ta kratka jest taka, wiecie, niezbyt łatwo pokazać. Takie zwierzątko domowe, no. Kotek, piesek i kurka. I kucyk. Kucyk. Nie ma naszego kaczorka. Światło zgaszone. To jest kura. No bo widać ją, tam jest kura. Może siedzi na jajkach, dlatego ją tak zamknęli. No, ale kaczorek się wyprowadził. Sorry. Zimno panie. Zimno mu było? Nie wiem, tak. Udało nam się wymienić kwiatki, ale pani Indyka była niemiła trochę, nie? Bo próbowała nas obwinić, co nasza wina. Ale ja mówię, ale one na drugi dzień, jak kupiłam w sobotę, to w niedzielę one zaczęły już być brązowe. No bo przemroziłaś. Ale ja je na noc zabrałam do domu. A to za gorąco. No to było im za gorąco. Nie, nie było im za gorąco, tak? I tak, no dobra, no to, że te celozje, no to ona przyjmie. A ja mówię, no ale co z tym, tak? To na tym, tego samego dnia było kupione. No nie jest to moja wina, tym bardziej, że kupiłam jeszcze inne kwiatki w innym centrum. I one były traktowane tak samo i się dobrze mają. No, to też wam mogę wymienić, nie? Zastanawiam się, no, jak piszecie takie rzeczy na stronie, no to potem ona pewnie wiedziała, że mają to napisane, tylko może starała się, ale to pierwszy raz spotkałam się w Anglii z takim oporem, nie? Ze strony, wiesz... Nie był w sumie opór, no, to takie, było, wiesz, testowanie. To było takie właśnie testowanie, nie? Czy się ugną i powiedzą, że jednak to nasza mogła być wina, czy nie? Jest taka paskudna pogoda, jest tak zimno, znaczy... W domu nam pokazywało 8 stopni, potem wyjechaliśmy, do samochodu mówi, że 5. Gdzież w domu 8 stopni? 8 i 8. W domu to było 19, nie. 20, to w domu 8 stopni, no spokój. No, ale i pada deszcz, jest tak nieprzyjemnie, taki czuć po rękach, w ogóle te ręce już takie wysuszone są, takie, ta skóra jest sucha od tych wszystkich środków, od tego zimna. Ale mamy kawkę, także Jurek właśnie wyciąga kremik, ja też chyba potrzebuję. Mamy tu już kawkę, nic nie ma. To się zaraz, co nic nie ma? No nie ma kremiku. To się zaraz ogrzejemy. To jaki jest kremik ten, bajtery z kalendarza adwentowego. Był. No. Adwent. Idziemy gdzieś jeszcze? Nie. Do domu chodź. Gdzie cię jest, kurde, ciągnie. O, widzisz ile jest kremu? Zobacz. Tylko wyciskam całe. Dalej. Weź, proszę, jeszcze ci wycisnę. Dobra. Gdzie ja tyle kremu, człowieku? To tyle było? No widzisz. Masz jeszcze stopy se pachmali. Chyba tobie. Masz? Dzisiaj na obiad może być albo noga z kaczki. A, bo dzisiaj przyjeżdża ten gość po piekarnik.
Albo może być pesto, w sensie kurczak z pesto, jest makaronem. Kurczak z pesto, makaronem. To łatwiejsze. A Kaczka sobie znajdzie jakiś przepis na jutro. Ty, a może upieczymy jutro w nowym piekarnisiu? Czemu tak ci się robi? Bo myjesz w tych wszystkich i tak ci się... Nie, przypada, no co? Nie ma. Ale co, że ten, że... Co? On, bo nie wiem, co to ma do obiadu, to że on przyjeżdża w piekarnik. Nie, tak no w sensie, co, myślę, co jeszcze dzisiaj mamy do zrobienia. No bo piekarnik ci mogę podłączyć, odkąd przyjedziemy do domu, dzisiaj będziemy na piekarnik. Dobra. Z czego 8 zajmie jego odpakowanie. Bo ten nasz piekarnik, który dostaliśmy razem z kuchnią, w sensie on był po prostu, tak? Myśleliśmy, że go nie będzie, ale był. Jest tak beznadziejny. Naprawdę. Ja się nie spodziewałam, że może być tak okrutnie zły. Ja nie wiem, czy on jest jakiś zepsuty, czy to, co to nie, jest. No, tyle kosztuje. Kiedyś było tak, a wcale nie był tani. W sensie, jak sprawdzałam cenę w internecie, to wcale nie jest to jakiś najtańszy piekarnik. Bo 300 funtów, 280 funtów, to jest, wiesz, koszt jakaś firma z Anusi. Na pewno model sprawdziłaś dobry? Tak, na pewno dobry. Bo mam zdjęcie, przecież zrobiłam nalepki zdjęcie z piekarnika i potem wpisałam to w wujka Google. Te papiery do niego znaleźć, dać temu gościowi też. I ja wiem, gdzie one są. Dobrze. I raz, znaczy za każdym razem jest tak, że on strasznie długo wszystko piecze. I kiedyś było tak, że po godzinie, normalnie jak włożyłam palucha do sosu, to on był zimny. Dosłownie, a było ustawione chyba na 190 stopni. No to normalnie powinno się już zrobić, a to jeszcze nawet nie było ciepłe. Masakra, także cieszę się bardzo, że zamówiliśmy te wszystkie sprzęty i będą piękne i fantastyczne. Dobra, już się ten, to już możemy jechać. Ktoś tęsknił za tą architekturą, za tymi widokami, budyneczkami. Proszę bardzo, kolejny kościół na drodze, stanęliśmy na chwilkę. Akurat było ostatnie miejsce na parkingu wolne, to stwierdziłam, że jedziemy. Powiem wam, że takie budynki ja uwielbiam. To ma tak mega fajny charakter. Zobaczcie, że tak ładnie zarośnięty. A w ogóle to wygląda jakby... Widzicie te jasne zielone? To wygląda jak takie krzaki, jak ja mam z przodu domu. Ale moje by się też tak rozrosły? Ktoś pewnie mieszka. To jakaś zakrystia czy coś. A tu jest kościół. Która godzina? 2:23, późno już. Wszyscy się już szykują na wielkie otwarcie. Zobaczcie, tak wyglądają takie małe wioseczki. Takie małe miasto, bym powiedziała. Tutaj jest jakby centralna część. Jakiś pewnie bank, jakiś, oczywiście 10 agencji nieruchomości, jest pub. Zobaczcie tutaj. Ładnie wygląda. The Plouffe. Tu jest jedna agencja, tam jest bank, tam jest druga agencja, charity shop, tu jest kolejny chyba bar, tak, jakaś restauracja. Tak to wygląda. O, jest też sklep, kilka takich małych, w sensie spożywczy, jest poczta oczywiście. Tamto wielkie to wygląda na jakiś urząd, nie? Nie wiem, co jest na górze, możliwe, że jest tam jakiś urząd. Tak jakby ratusz, coś takiego, ale na dole jest oczywiście wielka agencja nieruchomości. Tutaj jest tego tyle, że... Co tam jest? Ten Hans, nie wiem, to też mi wygląda na jakąś kafejkę, restaurację. I tak wyglądają tutaj małe miasta. To jest jakby centrum, a oczywiście tutaj też ludzie mieszkają na górze. A już tam dalej, jak się pojedzie, tam gdzie Jurek stoi z tyłu za światłami, to już tam są, wiecie, takie bardziej, no bardziej taka część mieszkalna. Optyk, apteka. Kosz na śmieci. Widzicie tą czerwoną BMW? O nie, teraz ten samochód. Jurek mówi, że to było jego marzenie kiedyś. Taki rekin. Szóstka BMW. O. Piękne. Komuś się podobają takie samochody? 635 CSI. Bo mi nie za bardzo. Marzenie każdego chłopaka w moim wieku, jak jeszcze byliśmy w czasach szkolnych. Naprawdę. A to było? Nie. Jak Aston Martin w Polsce, w Polsce, tak? To było jakby już jakbyś może ma Aston Martin, no taka BMW, naprawdę. Ile lat ma taki, może mieć taki samochód? To jest, oni produkowali je do połowy lat 80. Najnowsza jaka była w tej budzie, to był 84 rok, czy 5. Szósty chyba, no jakoś tak, gdzieś coś tego powiedział. To był najnowszy jaki był. To nie przestaje produkować. Ale on miał tablicę 6.6.
wziąłeś, a mógł mieć prywatną. Nie ma prywatną. 6-6 to by oznaczało, że jest z 16 roku. W takim samochodzie, prawdopodobnie prywatna bitę. No. Taki samochód, jak żeśmy widzieli, to tutaj jest warty jakieś 15-15 funtów. Jest tu jakiś fan takiej motoryzacji, takich rekinów BMW-kowych? Mi to się nigdy nie podobało. No nie, ale jak naszą BMW-kę sprzedałaś, to ci się oczy świeciły. Mieliśmy kiedyś taką BMW-kę do wyścigów. Jeszcze w kombi była. Nawet puchary mamy. No. Siema, siema, historię. Witajcie, jestem w samochodzie, bo słuchajcie, może niektórym się to wyda śmieszne, a może innym wcale nie, ale no jest niedziela i 2 dni temu zmarł książę Filip, a jak pewnie większość z Was wie, ja jestem ogromną fanką rodziny królewskiej i powiem Wam, że tak od początku wewnętrznie czułam, że powinnam, że chcę pójść. Gdzieś mi coś tego skoczy. Właśnie, że chciałabym pójść, pojechać do Windsoru, mimo tego, że teraz mam kawałek, to zdecydowałam się to zrobić, jest piękna pogoda i właśnie nawet nie mówiłam Jurkowi, Jurek ma tam swoje rzeczy do robienia, niech się zajmie tym, co on musi, a ja właśnie pojadę, będziemy kilka godzin tylko, także nie ma tragedii. Pojedziemy do Windsoru, pokażę Wam, jak to wygląda, mam kwiatki kupione, kupiłam lilię, złożę i nie wiem, jakoś tak czuję, że po prostu, że chcę tego, że powinnam, głównie, że chcę, tak? Zobaczymy, jak to tam wygląda. Za tydzień w sobotę, to nie cały tydzień jest pogrzeb, ja się nie wybieram, bo oczywiście oni proszą, żeby, no wiecie, w sytuacji tej pandemii, żeby nie zbierać się jakoś tłumnie, więc proszą ludzi, żeby nie przychodzili. A poza tym prawda jest taka, że zawsze takie wydarzenia są pokazywane w telewizji i po prostu wtedy lepiej widać, tak? Ja byłam byłam kilka razy, chyba z 3 razy na tym Troop in the Color, byłam na urodzinach królowej i powiem Wam, że no jest to jakiś, wiecie, są to emocje nie do opisania dla kogoś, kto lubi ten temat. Jest to bardzo fajne zobaczyć ich, ale wiecie, to się widzi ułamek sekundy tak naprawdę. No może nie ułamek sekundy, no ale kilka sekund możesz ich zobaczyć. I to też z daleka, można sobie zrobić swoje zdjęcia, no to jest wtedy plus. Ale tak naprawdę w telewizji zobaczycie wszystko. Też na bieżąco, od A do Z, wszystkich. I wiecie, nie trzeba stać między ludźmi, no a teraz no to jest to też niebezpieczne. Także ja się na ten pogrzeb nie wybieram. Widziałam go wcześniej, a teraz po prostu pojedziemy, położymy kwiaty i wrócę do domu. Tak, byłam na urodzinach królowej. No już wiecie, byłam na kilku takich zgromadzeniach, powiedzmy. Powiem Wam, że raz mi się udało pod pałacem Buckingham, jak oni wszyscy, to jest tak, że tak jakby wzdłuż tego The Mall, tej ulicy, którą jedzie ta cała parada i idzie cała rodzina królewska, to są barierki oczywiście, nie, żeby ludzi oddzielić i jest mnóstwo ludzi, a potem jak już wszyscy z tej parady, ktoś mi tutaj cofa, potem jak już wszyscy z tej parady przejadą, to puszczają ludzi. I powiem Wam, że raz w życiu tak mi się udało, że ja stałam pod samym wejściem do Pałacu Buckingham. Byłam pierwsza, przede mną stała tylko ochrona. Nikogo więcej nie było, byłam pierwsza po prostu. Także widziałam mojego George'a, Kate, oczywiście wszystkich. Wtedy chyba Meghan jeszcze nie było. No na pewno jeszcze jej nie było, także tak. No to co? Ruszamy. Mam tutaj shota. Mam taką kawę, nigdy tego nie piłam, ale stwierdziłam, że dobra, zobaczymy. Mam takie suche ręce, że po prostu tragedia. Mam też okularki, mam czarną maseczkę, ubrałam się w sukienkę i jedziemy. Hej ho. Hej ho. Jestem. Idę. Jeszcze sklepy wszystkie pozamykane. W Windsorze powiem Wam, że mało ludzi. Myślałam, że będzie więcej. Myślałam, że będą w ogóle parkingi zajęte, ale nie, można było w poprzek postawić samochód. Jakby były już sklepy pootwierane, to można było się przejść, a tak, no cóż, jutro. Znaczy ja już nie mogę, ale jutro otwierają sklepy. Teraz zobaczymy, ile będzie ludzi pod samym zamkiem. Jakieś chyba prace trwają w Windsorze, widzicie? Coś tam przenoszą. Tak to wygląda.
Ojejku, zobaczcie tam. Ile ludzi, prasa, namioty. Idziemy. Po prawej prasa. A po lewej jest wejście. Strasznie lubię te ubrania, to wiecie, takie stroje tradycyjne. Ekstra to jest. Mnóstwo ludzi. Pójdzie z psami, nas tam pójdziemy. Dużo ludzi, naprawdę dużo. Dziennikarze wszędzie. W kościołach na wieżach flagi są opuszczone do połowy albo całkiem. Widać. Mnóstwo ludzi, mnóstwo, naprawdę. Ale jest spokój. Ile tam jest ludzi? To jest ten genialny pub z pięknym wejściem. Z piękną tą ścianą zewnętrzną. Pięknie wygląda. Jakie mają róże. Żywe? Ale piękne. No i zdjęcia oczywiście, zobaczcie. Widzicie? Wszędzie. Podobno na wszystkich billboardach takich elektrycznych w Londynie i pewnie nie tylko były wyświetlane zdjęcia. Jak widać, Anglia to rzeczywiście przeżywa. O, zobaczcie, ile kwiatów leży. Patrzcie, ile ludzi. Zobaczcie, w różnych językach napisy, karteczki. No ja nie zostawiłam, ale myśli zostawię. Should all acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne. Nie powiem, że nie ucieszyłabym się, jakby ktoś teraz stąd wyjechał. Ktoś, oczywiście, wiecie, o kim mówię. Kate, no, kto? Jakie pieski. Z jednej strony przykre, z drugiej strony niestety prawdziwe. Ale fajnie widzieć, że tyle ludzi przychodzi. Thank you.
go tutaj wam pokażę. Zobaczcie, tutaj jest ten jakby ta główna ulica Eastcott Street, gdzie są sklepy. Tak wygląda. Mimo tego, że sklepy są pozamykane, to ludzi jest mnóstwo. Na spacerek, na kawkę, do drogerii można wejść, ale nigdzie więcej jeszcze. Także taki tylko rzut okiem i jedziemy do domu. Chociaż pomyślałam, że jak już tutaj jestem, to pojadę jeszcze na ten, do tego farm shopu. Zrobię Jurkowi niespodziankę i kupię steki, o ile będzie otwarta, ale myślę, że będzie. Przyciągnęły mnie te psy. Jakie mają stroje fajne. Ten to jest elegancki. Morrisowi mogą taki sprawić, nie? Jakie posłanko. Uciekam. Nie ma co... Oj. Nie ma co chodzić w takich tłumach ludzi. Sorry. Także wracam już do samochodu. Dobrze, że przyjechałam. Cieszę się bardzo. Trochę zmarzłam, ale to nic. No już, zmarzłam. Po prostu nienawidzę, jak się chucha w tą maseczkę, to zawsze nos się poci. Zmarzłam, ale czuję, że zrobiłam taki dobry uczynek sama dla siebie. Tak, jestem zadowolona. Dobrze, że przyjechałam. Pojadę jeszcze do farm shopu. Tutaj w Windsorze, jeżeli jest otwarty. I kupię... Co to takie brudne? I kupię steki. To te steki tutaj są po prostu przepyszne. Także tak, fajnie, naprawdę. Fajnie teraz się czuję, lepiej. Wróciłam do domu, a Jurek po prostu urządził Armagedon. Nieprawda. Wszystko jest wszędzie. Jakiś gips tutaj widzę rozsypany. Zaraz się przebieram i będę mu pomagać, ale najpierw muszę zrobić jeść. O! Chciałam ci zrobić niespodziankę, Jurek. I byłam, znaczy chciałam pojechać do farm shopu w Windsorze. I zamknięty. Nie wiem, bo generalnie jeszcze nie było późno, tak? Powinien być otwarty, ale być może przez to wszystko, co się tam dzieje, to... Nie wiem, no nieważne. W każdym razie nie udało mi się, ale tak czy siak zrobiłam zakupy. Zaraz coś zrobię do jedzenia. Powiem ci, że było mnóstwo ludzi, naprawdę, ale jak pojechałam na ten parking, wiesz, tam zawsze, nie na ten piętrowy, tylko tam, co ja zawsze jeżdżę. Nie wierz teraz, poczekaj. Co ty nie wierz teraz? To było bardzo pusto, naprawdę. Było może z 20 samochodów na całym parkingu. Mogłam po prostu stanąć w poprzek. Dlaczego na piętrowy nie wierzysz? No bo mam duże samochody, tam jest wąsko. Ale po co miałam, jak... Nie no, oczywiście tak, no. Było bardzo dużo ludzi, jak już tam weszłam. Wiesz, w ogóle chodzą po tej ulicy, gdzie są sklepy. Bardzo dużo ludzi, tłumy po prostu pod pałacem, pod zamkiem. Z jednej i z drugiej strony. I tutaj jak jest long walk, no to tam składają ludzie kwiaty. Bardzo dużo było kwiatków, tylko każą wszystkim wyjmować z tej folii. I postawili specjalnie kosz do obok. Tam wiesz, jak jest ten pub taki ładny przy wejściu, przy bramie. Wiesz na pewno. To tam nie, no tu zawsze wszystko mało zorganizowane. Tak, to postawili specjalnie, żeby ludzie mogli te folie wyrzucać. Pewnie wiesz, ze względów takich higienicznych, nie? Każdy to trzyma, kładzie, a potem ktoś to musi posprzątać. Ale mnóstwo tulipanów było, mnóstwo lilii. Ja też kupiłam lilię, także... Picioła. Także szpoko. Tam jest nożyk. Do tobą. Nie, tak. Jak mogłeś naszą nową kuchenkę tak opruszyć, wybrudzić, co to już i tak pewnie... Tak? To już tak najgorsze. To już tak najlepsze. To już w sensie najgorsze posprzątałeś. No. Ale mi brzuchu burczy. Dobra, to ja idę z psem, bo z tamtej strony idzie taka chmura. Co to? Morisek! Morisku, chodź. Chodź, nie mam ci nawet tak wziąć. Chodź, murzynko. O Boże drogi. Morisek był dzisiaj wykąpany. I z takim pułskiem, kłębuskiem coś przystojniaku. Kto ci głowę ostrzygł? Wszystko się teraz skróciła. Włosie. Niezbyt pięknie, ale zawsze troszkę bardziej widać, nie? Wszystko dookoła. Na przykład to, co jest na blacie, wszędzie dookoła. Także ja idę z psem. Zabieram się za obiad. I kończę. I co? I widzimy się. A, wy jesteście, jak ten film oglądacie, to jesteście świeżo po właśnie po tej transmisji pogrzebu. Dajcie znać, czy oglądaliście. A, już, no tak. No, bo to za tydzień pójdzie ten film, w poniedziałek. Dajcie znać, czy oglądaliście i czy w ogóle oglądacie, jak są takie transmisje jakichś takich różnych uroczystości odnośnie rodziny królewskiej w telewizji, tak?
w sensie z udziałem rodziny królewskiej w telewizji, no bo to zawsze była transmisja czy ślub Harry'ego i Meghan, czy te urodziny królowej, to też co roku były. Także dajcie znać, czy oglądacie takie rzeczy. No i widzimy się niedługo. Trzymajcie się. Pa!